Komentarz dnia. I w studiu Witold Gadowski i jego goście. Dzień dobry. Dzień dobry. No i znów zaczynamy nowy tydzień, a weekend napędził nam wiele nowych informacji, więc zaczynamy od porachunków z soboty i z niedzieli. Polskę miała odwiedzić dziś delegacja rządu izraelskiego, ale jak podało Centrum Informacyjne Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wizyta została odwołana z powodu nagłej zmiany składu delegacji ze strony Izraela. Chodziło o to, że Izrael chciał porozmawiać o słynnej już ustawie 447, a właściwie o restytucji mienia bezdziedzicznego. I od tego zaczniemy. Cezary Krzysztopa, portal Tysol.pl, tygodnik Solidarność. Dzień dobry. Tomasz, dzień dobry. I Tomasz Krzyżak, Rzeczpospolita. Dzień dobry. No to zastanówmy się, co to może oznaczać. MSZ odwołuje wizytę delegacji rządowej, a delegacja w ostatnim momencie zmieniona. Byłem jednym z tych, którzy pisali na Twitterze do ministerstwa i być może powiedzmy ilość informacji, która do ministerstwa dotarła od internautów, spowodowała też taką szybką dosyć reakcję. I tak sprawa ma wiele aspektów. Po pierwsze, na pewno nie wydaje mi się, żeby sprawa ustawy 447 była nieistotna, bez wpływu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dużo też przemawia za tym, że ostatnio troszkę się chmury tutaj rozsunęły, a być może się troszkę przejaśniło, bo to na polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy zapłonęli nagłą stanowczością, zapewniając, że... Werbalną stanowczością. To też jest istotne, nie? Bo wydaje mi się, że formalnie sytuacja się nie zmieniła. Ustawa obowiązuje. To jest, że tak powiem, twardy fakt. Natomiast słowa, które się przy tej okazji pojawiają, są inne od słów, które pojawiały się wcześniej. Bo sekretarz stanu Mike Pompeo w Polsce wzywał do restytucji mienia i przyspieszenia prac w tym zakresie. A dzisiaj, pomimo tego, że no, pojawiają się również takie fakty, jak odwołanie wizyty delegacji izraelskiej, nie ma twardej reakcji ze strony Stanów Zjednoczonych, tylko taka miękka reakcja ze strony ambasador Mosbacher, która zapewnia, że ta ustawa tak, to mamy, nic takiego. Nie? Mamy tweeta pani Mosbacher, która pisze: ustawa 447 nie nakłada na nikogo żadnych finansowych zobowiązań ani prawnych. Jest to jednorazowy raport dla Kongresu USA, którego celem jest analiza postępu prac krajów w zakresie restytucji. No my to wiemy już wcześniej, żeśmy to wiedzieli. A chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, co się moim zdaniem zmieniło. Otóż zmieniły się wybory w Izraelu. I być może jakkolwiek miecz Damoklesa wisi, bo ustawa jest, to presja jest mniejsza, w związku z tym, że ustawa jest mniej potrzebna po wyborach w Izraelu. 447, czy to poważny temat polityczny? Jeżeli weźmiemy pod uwagę przypadek Szwajcarii, w której udowodniono, że na kontach bankowych znajdowało się 47 milionów dolarów pozostawionych przez ofiary Holokaustu, a Szwajcarzy musieli zapłacić ponad miliard dolarów w sumie, to brzmi poważnie. Tomasz Krzyżak. No brzmi bardzo poważnie, natomiast my cały czas mówimy o tym mieniu pozostawionym, o tym mieniu, które nie ma spadkobierców, nie? I tu jest ten temat dość taki niejasny i trudny, no bo wiemy o tym doskonale, że w latach 60. także Stany Zjednoczone otrzymały jakieś tam rekompensaty i zrzekły się pewnego rodzaju roszczeń. Umowa z 1960 bodajże, tak. Chyba przypominał o niej niedawno był premier Leszek Miller, o ile dobrze sobie przypominam, otrzymały pewnego rodzaju rekompensaty, obywatele amerykańscy również. W związku z tym jakby wracanie do tego tematu jest, wydaje się być bezprzedmiotowe, natomiast nie ma żadnej wątpliwości, że jakby rząd amerykański wspiera pośrednio te organizacje żydowskie, które po prostu takiej restytucji majątku się domagają. I to jest rzeczywiście poważny problem. Poważny problem też w naszych relacjach pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, pomiędzy Polską a Izraelem. No przecież pamiętajmy o tym, że za chwilę w czerwcu prezydent Duda ma polecieć do Stanów Zjednoczonych, a prezydent Stanów Zjednoczonych ma przylecieć do nas. No tutaj cały czas te takie już napięcia występują i nie wiadomo w ogóle, jak te wizyty będą przebiegały. Jerusalem Post napisało, że jest zdziwione, że Polacy uważają się za ofiary II wojny światowej.
No, presja ze strony mediów izraelskich, czy szerzej związanych z różnego rodzaju środowiskami żydowskimi, no, nie dzieje się od dzisiaj. No. Ja nie jestem zdziwiony tym, że oni wyrażają zdziwienie. No tak być może lata, nie być może, na pewno dziesiątki lat, podczas których zaniedbano sprawę obecności Polski w takiej świadomości historii pośród międzynarodowej społeczności. Dzisiaj znajdują swoje wyraz w tym, że ta historia jest zakłamana, jest w niej wiele różnych punktów widzenia, a brakuje w nim punktu widzenia polskiego. Zresztą nawet nie chodzi o punkt widzenia Polski, tylko wszystkie fakty, które zresztą posiadają swoje potwierdzenie w dokumentach IPN-u. Tylko sęk w tym, że my to wiemy, IPN to wie, a świat tego nie wie, ponieważ przez kilkadziesiąt lat był karmiony nie historią, tylko polityką historyczną, która służyła budowie różnego rodzaju mitów narodowych. No niestety taka sytuacja w dalszym ciągu ma miejsce, a doskonałym przykładem na to zakłamanie będzie chociażby Dom Historii Europejskiej, który w Brukseli został kilka lat temu otwarty z wielką pompą i tam bardzo dużo mówi się o zagładzie, a niewiele mówi się o tym, że rzeczywiście to Polacy byli ofiarami tej II wojny światowej. Większy nacisk jest bardziej położony na to, że Niemców wysiedlano po II wojnie światowej, chociażby z Wrocławia, a kiedy chodziłem po tym Domu Historii Europejskiej kilka miesięcy temu przez bodaj 3 bite godziny, informacje o tym, że na przykład w Warszawie miało miejsce coś takiego jak Powstanie Warszawskie, nie znalazłem. Po prostu takiej informacji tam nie ma. No i dzisiaj taki, jak mówili Barbur, izraelski Petro, czyli Jair Lapid, nie wiem, czy dobrze czytam jego imię, nazwisko, niech mi wybaczy, że się mylę, może sobie mówić, że Polacy byli, nie pamiętam dokładnie ich słów użył, ale powiedzmy, że współuczestniczyli w działaniu Auschwitz. To nawet Muzeum Auschwitz, które swoje ma za uszami w kontekście różnego rodzaju polityk historycznych, zbulwersowane tego rodzaju twierdzeniem postawiło głośne nie. Ale ten mit funkcjonuje niestety. To powiedzmy słuchaczom, że, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, pierwszy transport do Auschwitz wyruszył z Tarnowa i składał się wyłącznie z Polaków. Do 1942 roku większość więźniów to byli Polacy. 14 czerwca obchodzimy dzień ofiar polskich obozów koncentracyjnych. Nie polskich obozów, tylko polskich ofiar oczywiście. I żeby nie było wątpliwości. Właśnie, natomiast też co jest bardzo istotne, tutaj pan redaktor pewnie swoje dopowie, ale 14 czerwca pod w Muzeum Auschwitz odbywają się obchody tego dnia, które byli więźniowie, organizacje skupiające byłych więźniów i rodziny byłych więźniów twierdzą, że są utrudniane przez dyrektora Cywińskiego. W związku z tym jest taka prośba o objęcie tych obchodów patronatem przez prezydenta Rzeczypospolitej. 14 czerwca, pamiętajcie państwo. Rzeczywistość nas goni. Przechodzimy do tego filmu. Oglądali panowie? Chciałbym powiedzieć tak, ale odpowiem niestety tak, bo jest to film, który spowodował, że przez dwie noce nie spałem, zastanawiając się nad tym, co bym zrobił księdzu, który skrzywdziłby mojego syna. Natomiast faktem jest jednocześnie, że można różnego rodzaju pytania zadać redaktorowi Sekielskiemu dotyczące tego filmu. Na przykład pierwsze i podstawowe pytanie, dlaczego na kilka dni przed wyborami? Czy to rzeczywiście ma służyć dobru ofiar, jeżeli taki film publikuje się tuż przed wyborami? Albo na przykład, dlaczego skoro stawia dosyć konkretne zarzuty hierarchom kościelnym, najczęściej związanym z tak zwanym Kościołem Otwartym, to akurat jako przykład hipokryzji hierarchów podaje arcybiskupa Gądeckiego i arcybiskupa Jędraszewskiego, którym nie stawia żadnych bezpośrednich zarzutów, czyli jedynym powodem jest to, że ich nie lubi. Natomiast trzeba się pogodzić z faktem, otworzyć oczy, że pokazał prawdziwe historie, a to ma swoje konsekwencje, znaczy powinno mieć swoje konsekwencje. Tomasz Krzyżak zajmował się też przeszłością niektórych hierarchów. To prawda, znaczy ja film, jak pan pyta, odpowiadając na pańskie pytanie o to, czy oglądałem film, tak, oglądałem dwa razy. Oglądałem w czwartek na pokazie takim prasowym, zorganizowanym przez braci Sekielskich, jak również w sobotę obejrzałem ten film po raz drugi. Rzeczywiście miałem też takie pytania jak pan redaktor, natomiast wydaje mi się, że one dzisiaj w dyskusji na temat tego problemu są pytaniami trochę drugoplanowymi.
wydaje się też, że jakby z drugiego rzędu, czy też z drugiego szeregu pytaniem jest to, o którym mówi pan redaktor, mianowicie przeszłość poszczególnych hierarchów. Ja myślę, że dzisiaj powinniśmy jednak bardziej się skupić na tym, na tej pomocy ofiarom i na tym, żeby wyświetlić te sprawy wszystkie do końca. Nie tylko te, które zostały poruszone w tym filmie, ale wszystkie te, które dzisiaj w kurialnych szafach jeszcze spoczywają, bo wiedza o tym, że jakiś tam ksiądz dopuszczał się molestowania seksualnego, jednak w kuriach była i trzeba było te sprawy wszystkie wyjaśnić i powiedzieć społeczeństwu, jak zostały załatwione i być może to w jakiś tam sposób uspokoi sytuację. Natomiast wypuszczenie tego filmu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego spowodowało no niestety to, że wszystkie partie wciągnęły ten temat dzisiaj na sztandary i wszyscy się prześcigają w różnego rodzaju pomysłach, co należy zrobić, jak należy zrobić i kogo ścignąć. I wszyscy zaczęli się przerzucać wzajemną odpowiedzialnością, a jak wy byliście u władzy, to wy nic nie zrobiliście. No i to było oczywiste, że tak się stanie. I to moim zdaniem jest generalnie, w ogóle nie przysłuży się temu, żebyśmy poszli i ruszyli z tym do przodu z kopyta, no bo też na przykład, nie wiem, Prawo i Sprawiedliwości można byłoby wyciągnąć to, że poprzedni rzecznik praw dziecka kilka razy prosił o to, żeby trzeba stworzyć narodowy program ochrony dzieci i młodzieży przed właśnie takimi dewiantami, a ówczesny rząd, na czele którego stała pani premier Beata Szydło, odpowiadał, że nie, że dzieci są doskonale chronione. No i tak się możemy cały czas dzisiaj przerzucać tą odpowiedzialnością, natomiast to nas w ogóle nie posuwa do przodu. W filmie zobaczyliśmy ohydne przykłady zboczenia i krzywdy wyrządzonej dzieciom. Pytanie, czy kontekst, w którym ukazał się ten film i czy dobór faktów to tylko reporterskie dzieło, czy też odrobina propagandy? Strasznie trudne, bo z jednej strony absolutnie nie chciałbym na przykład, żeby ofiary pomyślały, że relatywizuję ich ofiarę. Nie? To jest ostatnia rzecz, jakiej bym chciał. Uważam, że to z tego wszystkiego jest najważniejsze. Ci ludzie, ich to, co przeszli i no nie ma tutaj żadnej rekompensaty, którą można byłoby im udzielić, ale przynajmniej winni im jesteśmy tu, prawda. Nie? Ale z drugiej strony, no ja to napisałem w tekście, który napisałem po obejrzeniu filmu. No mam wrażenie, że redaktor Sykielski wyszedł z TVN-u, ale TVN nie wyszedł z redaktora Sykielskiego, ponieważ te pytania, które wymieniłem, to są tylko dwa pytania. Tam są jako autorytet występuje ksiądz, były ksiądz Obirek. Jako inny autorytet występuje pani, zaraz sprawdziłem ją na Facebooku, która tam ma czarny piątek i tak dalej na profilu. No to jest taki dosyć tendencyjny dobór. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest sprawa tej współpracy przynajmniej dwóch księży, którzy, czy nie wiem, czy nie wszystkich, no, panowie są bardziej biegli w tej dziedzinie, ze Służbą Bezpieczeństwa. No, przynajmniej akurat, trzech bohaterów no, przynajmniej było trzech, no, więc to negatywnych jest, bohaterów. No, to jest klucz, który tutaj się narzuca, a w żaden sposób nie został poruszony. Albo na przykład związki dwóch księży z Lechem Wałęsą. I można wymieniać bardzo długo. No, dobór niewątpliwie zresztą księża się przyznali przed kamerami prawdziwych historii. W sposób ich przedstawienia też tam mnóstwo obsesyjnie wręcz powracających obrazy krzyża, odwróconego krzyża, Matki Boskiej, Jana Pawła II. No, sprawia wrażenie tak. Spotu. Panowie, znaczy, no jest tak, czas rzeczywiście nam się trochę kończy, ale wrzucę niestety jedno zdanie. Dobrze. Mówmy o pedofilii wśród księży. Jeżeli to jest problemem, można to udokumentować, ale mówmy też o przeszłości hierarchów, którzy no, nie do końca spełniają swoją rolę w rozliczaniu tych przestępstw. O przeszłości tajnych współpracowników. No tak, o przeszłości tajnych współpracowników być może rzeczywiście oni też mają jakieś swoje papiery gdzieś ukryte w Instytucie Pamięci Narodowej i być może ich opór i lęk przed tym, żeby ujawnić czy też wyświetlić te wszystkie sprawy pedofilskie bierze się z tego, że nad nimi również wisi pewnego rodzaju groźba tego, że coś tam zostanie na nich ujawnione. Właśnie, a może i szantaż. Być może rzeczywiście ma pan redaktor rację. 10 lat temu, kiedy podnoszona była kwestia lustracji w kościele, trzeba było ten temat początku do końca wyświetlić. I mówmy o tym głośno także, dlatego że nie ma tabu
w dyskursie publicznym. Dziś już niestety musimy przerwać w tak ekscytującym momencie. Przypomnę, że dziś dyskutowali Tomasz Krzyżak, Rzeczpospolita. Dziękuję. I Cezary Krysztopa, Tysol i Tygodnik Solidarność. Dziękuję. Dziękuję. Był to komentarz dnia.